Kulinarnej często wspominamy o kuchni sezonowej i spożywaniu warzyw i owoców. Nadszedł czas wykorzystać dobrodziejstwa marchwi. No tak, o tym w naszym programie jeszcze nie było. A szkoda, bo jest smaczna i zdrowa, nadaje się do dań wytrawnych i deserów, i w dodatku ja ją uwielbiam. No dobra, przekonałeś mnie. Ale czy wszystko wiemy o tym warzywie? Warto zasięgnąć informacji w gospodarstwie uprawy marchwi. Dzień dobry. Dzień dobry. 100-hektarowa powierzchnia upraw, 100 milionów sztuk marchwi rocznie. Brzmi bardzo imponująco. Czy faktycznie zjadamy jej tak dużo? Tak, zjadamy naprawdę dużo. Ziemniaki, marchew, kapusta, buraki to najpopularniejsze na Litwie warzywa. Ciągle mnie to zaskakuje, że tyle ich spożywamy i popyt nie maleje. A czy marchew w uprawie jest kapryśna? Bardzo kapryśna i delikatna. Zapewne dlatego na Litwie tylko nieliczni rolnicy uprawiają marchew. W przydomowym ogródku każdy może ją wyhodować. Natomiast jeśli chcemy mieć tyle, żeby nakarmić cały kraj, potrzebne jest wiedza i doświadczenie. Technologia nie jest skomplikowana, ale urodzaj bardzo zależy od pogody. A co robić, żeby marchew rosła w korzeń, a nie w nać? Żeby korzeń był prosty i gładki, należy zapewnić odpowiednie warunki glebowe. Ziemia musi być dobrze spulchniona. Potrzebne jest też nawadnianie. Marchew musi mieć wystarczająco wilgoci. Uprawy trzeba nawozić. A jak prawidłowo przechowywać marchew zimą? Bo słyszałam, że niektórzy przechowują na przykład w piasku. Marchew należy przechowywać w miejscu chłodnym i przewiewnym. W pomieszczeniu musi być zapewniona odpowiednia wilgotność. Przysypanie piaskiem i podtrzymanie wilgotności pozwoli zachować jej świeżość i chrupkość. Bardzo też dręczy mnie pytanie, a od czego zależy słodycz w marchwi? Od koncentracji cukrów. Ważne jest również to, jaką odmianę wybierzemy. Zwykle wczesne odmiany są mniej słodkie, natomiast późne mają dłuższy okres wegetacji i dzięki temu gromadzą więcej cukru. Uprawiamy na przykład odmianę Nerak, która jest wyjątkowo słodka. Eksperymentujemy i z innymi. Kiedy więc wybieramy, co chcemy uprawiać, warto sprawdzić, jakie właściwości ma konkretna odmiana. No i też bardzo chcemy zobaczyć, jak wyglądają te marchewki wprost z ziemi. Dobrze, sprawdźmy. Ale gigantyczna marchew. Nie, nie są gigantyczne. Te są średniej wielkości. A ta akurat rosnąc miała więcej miejsca, dlatego jest większa niż inne. Z reguły jednak wszystkie muszą mieć mniej więcej taką samą długość i średnicę. No i mając te marchewki, co z nich najlepiej przygotować? I latem i zimą równie dobrze smakuje marchewkowe ciasto. Pyszne są surówki. Na stolach w wielu domach na Litwie pojawia się salatka z marchewki z czosnkiem i majonezem. A jeśli chcecie zimą wyglądać, jakbyście dopiero wrócili z Turcji, co rano pijcie sok z marchwi z odrobiną śmietanki lub oliwy, która ułatwia przyswajanie beta-karotenu. Dzięki temu cera będzie zdrowa i promienna. Bardzo dziękujemy za tak ciekawą rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Łukaszu, marchew w daniu może grać główne skrzypce, ale również świetnie współgra z innymi składnikami. Jak my ją wykorzystamy? Jako, że mamy jesień, jest zimno i chcemy czegoś sycącego i rozgrzewającego, to przygotujemy kurczaka po toskańsku, a podamy to wszystko sałatką z pieczonych marchewek. Brzmi pysznie. Mam nadzieję, będzie to smakowało artyterapeutce Agacie Czernigowskiej, która wpadnie dziś do naszej kuchni. Marchew pochodzi z Azji Środkowej. W starożytności uprawiano marchew czarną, ale nie ze względu na jej korzeń, lecz dla aromatycznych nasion i liści używanych jako przyprawa. Dziko rosnąca występuje też w kolorze białym i żółtym, ale te odmiany nie zyskały wielkiej popularności. Pomarańczowa pojawiła się stosunkowo późno, zawdzięczamy ją Holendrom, którzy wyhodowali ją w XVII wieku, by jak wynika z przekazów dopasować do koloru ówczesnej flagi. Marchewka jest uznawana jako warzywo prawie w całej Europie. Wyjątkiem jest Portugalia, gdzie została uznana za owoc. A to dlatego, że Portugalczycy produkują słynny dżem z marchwi. Jesienią w kuchni szukamy ciepła. Chcemy jeść bardziej rozgrzewająco i sycąco. Ale też
możemy cieszyć się darami lata i jesieni. Dzisiaj proponuję danie dla całej rodziny, bądź to grupki przyjaciół, a będzie to kurczak po toskańsku i salatka z pieczonych marchewek. No to ty, Łukaszu, zajmiesz się kurczakiem, a ja swoim ulubionym warzywem, czyli marchewką. Do tego dania proponuję właśnie udka z kurczaka. Teraz w bardzo szybki sposób je zamarynuję. Fajny patent na marynowanie udek bądź to dowolnego mięsa to jest ułożenie mięsa na papierze do pieczenia. No a marchewkę zwyczajnie obieramy ze skórki i wykładamy na blaszkę. Trochę soli, rzecz jasna. Podejrzewam, że też pieprz. Podejrzewasz, dobrze. I także tu dodamy słodką paprykę w proszku oraz bardzo fajną przyprawę właśnie do kurczaka, czyli suszony czosnek. No i faktycznie możemy kurczaka odstawić na chwilkę, aby się zamarynował, ale nie ma potrzeby. Dobrze doprawiony i od razu powędruje na patelnię. Właśnie te dary lata. To są suszone pomidory, ładnie zakonserwowane w dobrej oliwie. I ta oliwa, ona jest świetna do smażenia. Trochę jej tu wlewam, a same suszone pomidory dodamy do sosu. Dopóki olej tu się rozgrzewa, ustawię piekarnik na 220 stopni, bo będziemy chcieli właśnie tej karmelizacji marchewki, więc duża temperatura. Olej gorący i kurczak. Chcemy, aby się ładnie zrumienił. To dopóki kurczak łapie kolor, to szybko pokroję jedną szalotkę. Już możemy przewracać kurczaka. Marchewki skrapiamy oliwą. No i doprawiamy solą i pieprzem. Łukaszu, tylko przypomnij, na ile wstawiamy marchew do piekarnika? No nie jest bardzo duża, to myślę 15-20 minut z pewnością wystarczy. A ja już w tym momencie zdejmę kurczaka z patelni. Jeszcze na patelnię wróci, ale teraz musi tu się zadziać coś innego. Szalotka na tęże patelnię, trochę zmniejszę ogień. Niech ta szalotka też przejdzie tymi wszystkimi smakami, które są na tej patelni. Też teraz w międzyczasie te zloto smakowe, czyli suszone pomidory, pokroję w paski. No ja zajmę się dressingiem sałatki, czyli do miseczki dodajemy 4 łyżki pasty tahini. Wcieramy skórkę z jednej cytryny i także wykorzystamy sok z jednej cytryny. To ja pomidory już rzucam na patelnię i zasmażam je razem z szalotką. Wcieramy jeden ząbek czosnku. A ja na patelnię w tym momencie dodaję 4 ząbki czosnku. No i jako mamy kurczaka po toskańsku, to nie może tu się obejść bez dodatku wina, wytrawnego wina. Dodamy całkiem niedużo, aby zdeglasować patelnię. Czekamy, aż trochę odparuje. Musimy jeszcze dodać 2 łyżki wody. A już na patelni dzieje się to, co się powinno dziać. Wino odparowało i dolewam 200 ml śmietanki kremówki. I po tym, jak na patelni śmietanka się zagotowała, dodaję jeszcze 200 ml bulionu drobiowego. Po tym, jak dodaliśmy bulion, do środka też dodamy trochę parmezanu. Fajnie zagęści nam sosik. Trochę go podsoli. No i aby nadać tu więcej kolorów lata, to też dodajemy szpinak i bazylię. To mamy około 80 gramów szpinaku. Gdzieś tak 30 gramów bazylii będziemy potrzebowali. Jak tylko sos się zagotował, kurczak wraca na patelnię. 10 minut spędzonych w tym sosie i gotowe. Jeszcze na patelnię musimy dodać ziola prowansalskie. Jedna łyżeczka, niech to sobie bulgocze na średnim ogniu, a my przygotujemy jeszcze kilka składników do naszej sałatki z marchewki. A będzie to mianowicie granat. No ale jak wydobyć te pestki granatu? To więc będzie potrzebna misa, granat i łyżka. No i trzeba dobrze to teraz odpukać. Czyli tak stukamy, pukamy, uderzamy. No i cóż, był granat pełen ciarenek. Już jest pusty, ale jest misa napełniona ziarenkami. Marchewka upieczona, więc wyciągamy ją z piekarnika. A do sałatki jeszcze będzie potrzebna pietruszka.
Uwaga, to o co nam chodziło. Trochę skarmelizowana, nadal jeszcze jędrna w środku. Chrupiąca. To możemy zaczekać, aż marchewka wystygnie, ale możemy już od razu też przekładać ją na talerz. Fajnie ją posypać jest kminem rzymskim. Marchewkę skrapiamy sosem. Posypujemy granatem. Posypujemy pietruszką. Kurczak jest gotowy, sałatka też i sama pora na ucztę. No Łukaszu, a czego bałeś się, jak byłeś mały? No miałem kilka takich strachów. To pierwszy był schody. Schody na pierwsze piętro w nocy. Bardzo było poważnie. Tam ciemno, ja się tego bałem. Drugi strach to właśnie, że ktoś w nocy wejdzie do domu. A znasz to uczucie, kiedy mama zostawia przy kasie w sklepie, sama gdzieś odchodzi na chwilkę, a kasjerka tak. Już zaczyna, wiesz, tam brać te rzeczy? To była moja tragedia dzieciństwa. Właśnie o takich strachach dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem. O strachach dzieciństwa. Agata Czernigowska, z wykształcenia arteterapeutka, pedagog sztuki i artystka. Od małego fascynuje się sztuką. Obecnie ilustruje książki dla dzieci. Zajmuje się rysunkiem cyfrowym, projektowaniem graficznym. Malarstwem, tworzy animacje. Na swoim koncie ma 3 książki, których jest autorką i współautorką. Wielkim zamiłowaniem Agaty jest praca z dziećmi i dorosłymi za pomocą arteterapii. Witaj Agata. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteś arteterapeutką. Na czym polega twoja praca? Generalnie moja własna definicja jest to psychologiczna rehabilitacja za pomocą sztuki. Natomiast w zależności z kim pracujemy tak naprawdę. Jest arteterapia edukacyjna, jest nakierowana na osoby zdrowe. No i celem arteterapii edukacyjnej jest edukowanie człowieka o swoich mocnych stronach. Edukowanie o samoświadomości, o swoich wartościach, o swoich emocjach. Natomiast przy arteterapii klinicznej to jest tak naprawdę nakierowane na osoby z diagnozą, z niepełnosprawnością, zarówno dzieci, jak i dorośli. I arteterapia kliniczna ma na celu wspomaganie leczenia i rehabilitację. W arteterapii społecznej celem jest resocjalizacja. Jest nakierowane na osoby, które doświadczają trudności w życiu społecznym. Jeżeli na przykład dziecko na pochwale reaguje agresją, no to arteterapia społeczna może być mu pomocna. Rozmawiamy o emocjach, o potrzebie emocjach i jak poprawnie chyba tak wyrażać emocje i jak poprawnie komunikować swoje emocje. No ale dobrze, jak mamy właśnie te zajęcia z arteterapii, to w jaki sposób w czasie tych zajęć przeplata się ta sztuka z terapią? Wszystko w arteterapii polega na procesie twórczym. Pacjent może bardziej się otworzyć, robiąc takie rzeczy manualnie, rękoma. W arteterapii jest mnóstwo technik, takie jak na przykład rysunek, malarstwo, rzeźba, animacja. Techniki są dobierane do potrzeb pacjenta. Okay. Czyli jeżeli pacjent czuje zainteresowanie w malarstwie albo w rysunku, no to wiadomo, że na zajęciach raczej będzie posługiwać się tą techniką, bo w niej się czuje komfortowo. A czy taka terapia pasuje każdemu? Czy jednak, no, jeżeli osoba nigdy w życiu nie malowała, niczym nie zajmowała się manualnie, czemu to będzie pasować? Jak już mówiłam, techniki są dobierane do zainteresowań pacjenta. Aczkolwiek w arteterapii absolutnie nie ma znaczenia, czy umiesz rysować, czy nie umiesz rysować. To nie są lekcje plastyki, nikt nie ocenia twoich umiejętności. Natomiast co jest ważne, to to, co czuje pacjent. To, co pokazuje w swoich rysunkach, to, jak wyraża siebie, czy to, co robi, mu się podoba. Tu jest tak naprawdę znacznie ważniejsze, a nie jego umiejętności plastyczne. Natomiast tak, moim zdaniem arteterapia faktycznie jest dla każdego, niezależnie od wieku, nie wiem, płci, wyzwania, pracy, absolutnie. Widząc po prostu rysunek, co ty możesz powiedzieć o człowieku? Człowiek sam wyraża swoje emocje w trakcie procesu twórczego, czyli widać, czy to, co rysuje, rysuje z zaangażowaniem, czy to, co tworzy, mu się podoba. Natomiast jak najbardziej rysunek pozwala odnaleźć ukryte treści, których pacjent sam nawet nie zauważa. To jest naprawdę skomplikowana technika psychorysunku. Jesteś autorką i współautorką już kilku książek i ostatnia jest twoja akurat o tym, czego najbardziej boją się dzieci. No, książka Perspeklum, po drugiej stronie lustra, tak naprawdę jest o
potrzebie mówienia o lęku i oswajaniu się ze swoim lękiem. W książce są adnotacje dla rodziców, czyli ta książka jest nie tylko dla dzieci, ale też i dla rodziców. Dziecko czyta sobie tekst wraz z rodzicem, no i w komentarzach, w adnotacjach rodzic może przeczytać, na co zwrócić uwagę, jeżeli na przykład dziecko doświadcza objawów somatycznych lęku. Objawy somatyczne lęku są to fizyczne objawy, tak jak ból brzucha, ból głowy, czy też, nie wiem, nudności, problemy ze snem. Ale to czego najbardziej się boją dzieci? No, według badań wyodrębniłam 5 kategorii lęków. Są to lęki z doświadczenia. Na przykład dziecko w pracy rysuje plac zabaw, natomiast w wywiadzie mi mówi: bałam się placu zabaw, bo kiedyś się tam zgubiłam. Kolejnym lękiem są to lęki metaforyczne. Powodem zaistnienia takich lęków jest informacje, które otaczają dzieci. I są to na przykład filmy horror, gry horror, mogą to być jakieś straszne historie, a nawet powiedzenie takich dorosłych, takie jak: będziesz niegrzeczna, to cyganka cię zabierze. Kolejną kategorią lękową są to lęki przed zwierzętami. Kolejną kategorią są to lęki ilościowe. Tutaj akurat są prace dzieci, które przedstawiają więcej niż jeden lęk. Na przykład praca, która zawiera w sobie 7 lęków. I wszystkie wymienione lęki można przydzielić do wszystkich kategorii tak naprawdę. Zarówno z doświadczenia, jak i metaforyczne, jak i przed zwierzętami. No i piąta kategoria, lęki inne. Przedstawiają prace dzieci, które w jakiś sposób wyróżniały się na tle innych uczestników, na przykład zachowaniem, treścią pracy, czy też komunikacją. A co zrobić, jeżeli dziecko nie wyrasta z tego lęku? Taki przypadek jest nazywany fobią swoistą. Jak najbardziej można nad nim pracować, ale to nie może być praca wymuszona. Jeżeli ktoś się boi pająka, no to nie leżymy pająka mu na rękę. Tylko faktycznie powoli, małymi krokami próbujemy zaakceptować fakt, że w ogóle mamy ten lęk i próbujemy się z nim oswoić. To więc arteterapia w tym jak najbardziej pomogłaby, tak? Jak najbardziej. Wiele już się dowiedzieliśmy, jeszcze trochę dopytamy, ale teraz proponuję nałożyć sobie trochę jedzenia. A my dzisiaj mamy danie, które nietypowo każdy nałoży sam sobie. Każdy zaserwuje taką porcją, jaką chce, bo jest to rodzinne danie, bądź to dla rodziny, grupki przyjaciół, czyli takie z patelni, kurczak po toskańsku, a z talerza mamy salatkę z marchewką. Wygląda przepysznie. Jakie to jest dobre. Agato, a powiedz mi bardzo, jestem ciekawa, czego ty bałeś się, jak byłaś mała? Bałam się wszystkiego. Jako dziecko też doświadczałam objawy somatycznych lęku, a moi rodzice nie wiedzieli, że w ogóle takie istnieją. W związku z czym też nie do końca mogli mi pomóc, bo brakowało w ogóle informacji o tym. Dlatego postanowiłam napisać książkę dla dzieci i dorosłych. No i przyznam, że pisanie tej książki dla mnie to zarówno autoartoterapią. Jak wam właśnie podoba to się połączenie marchewki, jest tu sos tahini. Czy pasuje? Jest bardzo dobre. Mi najbardziej pasuje tu szpinak. A właśnie, szpinak. Dzisiejsza porada jest dla wielbicieli szpinaku. Na dnie pojemnika, w którym trzymamy szpinak, najlepiej umieścić ręcznik papierowy. Następnie wyłożyć na nim liście i ponownie wszystko przykryć ręcznikiem. Przechowujemy w tylnej dolnej części lodówki, aby na warzywa trafiało jak najmniej światła. Agato, dziękuję za mega ciekawą rozmowę. Ja również dziękuję. A za tydzień kontynuujemy z sezonowymi, jesiennymi klimatami w kuchni. To mam też do Was pytanie. Czy dla Was gotowanie jest formą terapii, czy formą sztuki? To za mąż pójścia była sztuką, teraz jest terapią. Powiem tak, gotowanie w domu to terapia. Kiedy gotuję, puszczam sobie muzykę, tańczę i robię tak, jak ja chcę. Gotowanie właśnie gastronomiczne w restauracji, forma sztuki. Nigdy się nad tym nie zamyślałem. Dziękuję. I jaki wniosek? A musi być wniosek jeszcze jakiś do tego? Nie, po prostu może jakiś jest. Kochasz. To było otwarte pytanie. Diagnoza. Masz diagnozę. Musisz udać na arterapię. Dobrze.